Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Ten odcinek jest kontynuacją mojego poprzedniego odcinka, kiedy byłem to w okolicach Russian Market. Nagrywałem wam azjatycki street food. Teraz po prostu wracając, zaczynam nagrywać dalej, ponieważ jutro, czyli dziś, jak oglądacie ten odcinek, wybrałem się do Tidy. Do Tidy, naszej koleżanki, trzy siostry, pamiętacie? Pojechałem i żebyście mieli już dzisiaj od rana odcinek. A więc stwierdziłem wczoraj, że jeszcze coś dogram. No to zawsze lepiej pokazać wam coś, niektórzy czekają, niż nic. Miałem sobie kupić zgrzewkę jajek. Tu widzę, ktoś jajkami handluje, ale ja jednak jajka kupuję. Nie wiem, jakoś czuję różnicę, może jest to autosugestia, ale kupuję te w marketach, w hipermarketach, tak? A to nie z tego względu, że te są ze wsi, te są naturalne, te nie są, tylko z tego względu, że w hipermarketach albo je trzymają w lodówce, a nawet jak ich nie trzymają w lodówce, w łodziarce, to tam jest włączona cały czas klimatyzacja. A tutaj w Kambodży są bardzo duże upały, no 30 stopni w dzień, jak w słońcu będzie jeszcze więcej, jak one stoją gdzieś w transportach, później tutaj wystawione na ulicy. A jednak gdzieś w tych sklepach jest, nie wiem, 20-19 stopni, bo jest klimatyzacja. I albo jest to moja autosugestia, albo ja naprawdę czuję po jakości. Tak czy inaczej, kupuję jajca w hipermarketach. Tak samo mięso. Zdarzyło mi się nieraz kupować na bazarku. Nie rozchorowałem się, ale też jakoś tak mentalnie wolę kupić to z lodówki zapakowane. Tym bardziej, że nie chce mi się z tymi tutaj lokalesami targować. Często jak widzą obcokrajowca, to ta cena jest jakaś ciut inna. Może nie zawsze, ale często po prostu w markecie mam to pokrojone na tatce. Wiem, ile tego jest, wybieram sobie na spokojnie, bez tego gwaru, bez tego rejwachu. Ale tak jak mówię, to nie znaczy, że nigdy nie kupowałem, czy żebym się potruł. Nie, mieszkając 12 lat w Azji, zatrułem się tylko raz na street foodzie i powiem wam szczerze, że kiedy jadłem tego street fooda, to już wiedziałem, że coś będzie nie tak, ponieważ był to niedopieczony gołąb z grilla. A z tego co słyszałem, gołębie są dosyć brudnymi zwierzętami. Mają dużo, często zarobaczywione bakterie i tak dalej. I czułem to, że coś będzie nie tak i faktycznie się wtedy zatrułem. Nie wypadało mi wtedy nie zjeść, bo to był przysmak, na który zaprosili mnie Chińczycy na moją pożegnalną kolację. To oni mi tą kolację wyprawili i to był taki punkt programu, te gołębie z grilla. No i się wtedy zatrułem. To było też lata temu. Więcej przypadków nie pamiętam, czyli mówię, raz na kilkanaście lat, jedząc w miarę często street food, to nie jest zły wynik. Minąłem przed chwilą jeden z marketów, nie mam maski przy sobie, a tu jeszcze trzeba je zakładać w marketach. Co niektóre markety mają wystawione i za darmo bierzemy wchodząc. Tu zaraz by mi ktoś uwagę zwrócił albo, nie wiem, krzywo się patrzył. Nieważne, wiem, że tam jest super duper, gdzie maseczki leżą. Przed można sobie brać, przed wejściem. Tak czy inaczej, premier mówi, że już rozważa całkowite zniesienie obowiązku. Pewnie wiele osób przyzwyczajonych czy instytucji będzie sobie wewnętrznie nadal wymagała, ale to już jest wtedy inna kwestia. Na razie gdzieś chyba w kilku prowincjach próbnie znieśli obowiązek. Także wszystko wraca do normy. Choć to już nie wróci do tego, co było wcześniej. Bo to nie tylko chodzi o rozporządzenia administracyjne, ale również o mentalność ludzi, która się na pewno przez ostatnie dwa lata bardzo zmieniła. Tutaj ładna kawiarnia. Ale to też nie moje klimaty, tam też coś jest kawiarnia. Za ładnie, za czysto jak dla mnie. Palić nie mogę.
można, a gdzie tu do kawy nie zapalić, proszę pana. Tutaj jakaś sieciuweczka z ciuchami, a obok pan wyciska sok z trzciny cukrowej i tym handluje. Czasem dodają limonki, wtedy jest to bardziej kwaśne. Ja swego czasu pamiętam w Wietnamie, jak to dawali tak trochę, nie wiem czy to nie było nawet z wodą, nie było to takie słodkie. I pół na pół z sokiem z limonki można było to wypić. Ale ja nie lubię słodkich rzeczy, słodyczy też nie jadam. Także i tego soku też rzadko kiedy piję. Tutaj mamy kawiarnię Starbucks. Sieciuweczka każdy zna. Mamy w Kambodży Starbucksy, Burger Kinga, KFC. To mówię z tych znanych sieciówek. Jest Pizza Hut, jest Pizza Company i kilka innych pizzerii w sieciówkach. Nie ma za to McDonalda w ogóle na terenie Kambodży. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Ja w Chinach wolałem McDonalda od KFC. Ale to każdy już ma swoje osobiste zdanie. A najlepiej unikać fast foodów. Bardzo popularna sieciówka, kawiarnia, kafe Amazon. Nie wiem, czy to jest w Europie w ogóle, ale w różnych azjatyckich krajach tutaj w regionie jest tego dosyć sporo. Przed nami kolejna kawiarnia, tym razem dużo mniejsza, żadna sieciówka i pani robiąca tutaj takie lokalne hot dogi na bazie bagietki. A bagietka tutaj jest bardzo znana i popularna, ponieważ jest to pozostałość francuskich kolonizatorów, czyli Laos, Wietnam, Kambodża, są to francuskie Indochiny. I w tych trzech krajach bagietka jest bardzo popularna. Przyjęli ją już praktycznie jako część swojej kuchni i lokalesi jedzą to tak samo jak my, uważają to już za, zaadoptowali to jako swoje. Po drugiej stronie jakiś steakhouse, ale nie wiem, czy jest to otwarte, czy zamknięte. Niby otwarte, a niby zamknięte, bo jest to zasłonięte. To tu można sobie taki makaronik zjeść, nie trzeba z tych chaosów. Innym razem idziemy dalej. Kolejny taki street food większy. Grill. Dobra, na razie przerwa w nagrywaniu, bo widzę perspektywa też niezbyt ciekawa, a tu jest moja ulica, ale ja jeszcze tak jak mówię idę do Super Duper kupić kurze jaja, no i widzimy się później. Tutaj dość spora myjnia samochodowa i tutaj kolejne bagietki. Bagietki z kulkami mięsnymi, jakaś specjalność zakładu, nawet swoje zdjęcia wyeksponowali, żeby pokazać, że to jest ta ich robota, pewnie jakąś swoją recepturę mają. A tu nawet doner kebab się ustawił. Tutaj naprzeciwko jest Domino's Pizza. Ja nie wiem, czy takie sieciówki Domino's Pizza w ogóle są w Europie, ale wiem, że koło Krzycha Domino's Pizza na tym Boreju się niedawno otworzyła. To więc zawsze to jakaś konkurencja, ale całkowicie inny rodzaj pizzy, inne pizzerie. Nie ma to zbyt wiele wspólnego z takimi krzychowymi, gdzie szef robi, gdzie jest to jakiś tam
nie taki przemiał sieciówkowy, tak? Nie jest to fast foodem, a jest to bardziej restauracją. Doszedłem do marketu o dźwięcznej nazwie Super Duper. Zakupy zrobione, jest tuż przed 6 wieczór, więc zaczyna się ściemniać i to akurat jest ten czas, żeby wracać do domu. Jak kiedy oglądacie ten film, ja jestem u Tiny, może uda mi się, kiedy dzisiaj wrócę wieczorem, zależy jak będę zmęczony, o której wrócę, nagrać kolejny odcinek. A tutaj pan sprzedaje baluty, czyli jest to niewykształcony embrion kurczaka w środku i takie coś też można zjeść. Ja próbowałem raz. To są różne opcje też, że będzie mniej lub bardziej ten embrion wykształcony. Czasem poczuje się już lekkie pióro, dziób, kości, chrząstki, a czasem one są bardziej, że tak powiem, jeszcze płynne, żółtko, białko. Raz próbowałem, mój był wykształcony. I nie chodzi o smak, bo jest zbliżony do smaku jajka, ale o tą konsystencję i samą świadomość, co się je. Dobra, ja już jestem w domu, zakupy zrobione. Nie pamiętam, ile kosztowało, kilka dolarów niedrogo. Jajka, brokuł, pomidory, awokado, bo zdrowe. Papier. Także ja już jestem u siebie. Siadam na komputer, składam wam te odcinki, składam wam te materiały, później to uploaduję, trzeba zrobić miniaturki, trzeba zrobić opisy, obtagować, kilka innych jeszcze spraw zawsze dookoła tych filmów jest, powycinać to co się źle nagrało, czy jakieś szumy odszumić i tak dalej, ale to już jest moja rola twórcy, a waszą rolą jest dać łapkę w górę lub w dół, zostawić komentarz, zasubskrybować kanał, i co najważniejsze, polecić kanał swoim znajomym, rodzinie i gdzieś wrzucić na social media, na przykład na Facebooka, jeżeli macie, a jeżeli nie macie, to gdziekolwiek, wieść o raporcie z akcji. Na tym będę kończył. Bardzo wam dziękuję za dotychczasowe oglądania. Pozdrawiam i do następnego odcinka. Cześć!